To było pierwsze tego rodzaju i na pewno nie ostatnie takie spotkanie w klubie osiedlowym spółdzielni mieszkaniowej w Nowym Tomyślu. To był fascynujący, modny weekend. Pierwsza impreza, którą zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom, impreza pod tytułem Wiosennie klubowo-modnie. Za nami. Po raz pierwszy w takim gronie, gdzie można było obejrzeć pokaz mody, gdzie można było poradzić się dietetyczki, gdzie można było wymienić, kupić, sprzedać, wywieczyć szafę z odzieży, która zalega. Wszystko to za nami w super klimacie, wśród naszych tutaj gości, którzy odwiedzają nas dość często także podczas innych imprez. Myślę, że inspiruje nas ta impreza do tego, abyśmy już za kilka miesięcy, czyli na jesień, zorganizowali po raz kolejny podobną imprezę. Impreza, która będzie wietrzyła szafy letnie, a w pokazach mody pokażemy co na jesień z pokazem masażu, z pokazem kosmetycznym. Także myślę, że dzisiaj to, co za nami, to, co nowego, innego, bardzo miłego, wiosennego, przyjemnego. W spotkaniu wzięło udział całkiem sporo pań. Trudno się jednak dziwić, wszak której damy nie interesują najnowsze trendy w modzie czy makijażu. Miałam przyjemność dzisiaj organizować wspólnie z klubem osiedlowym, wspólnie z panią Elą Kafler imprezę, na którą przybyło dosyć dużo ludzi. Jesteśmy bardzo wdzięczne za duże zainteresowanie. Panie, które zadawały bardzo dużo pytań. Była pani dietetyczka, za co serdecznie pani dietetyczce dziękujemy. Pani masażystka, pani Daria Dolewa, również z biżuterią, firma Colway. Również był tutaj pokaz makijażu, który wykonywałam, pokaz taki wiosenny. Panie były bardzo zainteresowane nowymi trendami i myślę, że dużo z niego sobie dla siebie wykorzystały, jak i również pokazy mody. Dziękujemy bardzo wszystkim sklepom za pomoc w współorganizowaniu.